tvpodkarpacie.pl. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia Krystyna Wróblewska i Wojciech Buczak we współpracy z Anną Schmidt-Rodziewicz przedstawili istotne informacje związane z kolejnym etapem wdrażania sztandarowego programu partii rządzącej, jakim jest Rodzina 500+. Przekazano również wiadomość o powołaniu na Podkarpaciu parlamentarno-samorządowego zespołu Rodzina 500+. Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej. Zapadła bardzo ważna decyzja w polskim parlamencie. Został uchwalony większością głosów program 500+, program, który jest bardzo ważny dla polityki prorodzinnej. I tutaj chciałam podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało, można powiedzieć, pierwszy taki historyczny program, takiego programu praktycznie wspomagającego rodzinę. Nie było jeszcze w Polsce. Mamy świadomość, jaka jest demografia i prawdę mówiąc, dzietność w Polsce jest bardzo niska. Mamy taką nadzieję, jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, i myślę, że też ta część parlamentarna, która poparła ten projekt, że ten program nie od razu, ale przyczyni się do rozwoju polskiej rodziny, że będzie się w Polsce rodziło więcej dzieci. Jest to dla nas bardzo ważne, bo naród polski po prostu wymiera. Umiera, co dla narodu jest bardzo trudne i może za chwilę okazać się, że nie będzie kto miał pracować na nasze emerytury. Dlatego też przyjęcie tego programu, sztandarowego programu Prawa i Sprawiedliwości, okazało się możliwe. Mimo ogromnych ataków opozycji, ogromnych naprawdę, i myślę, że tutaj pan poseł Buczak podzieli się z państwem, jak wyglądała debata nad programem, doprowadził do tego, że po prostu sztandarowe obietnice Prawa i Sprawiedliwości w ciągu 100 dni zaczynają funkcjonować. Program 500+ stał się faktem, 17 miliardów w tym roku w budżecie zostało przyznanych, one już są i wydaje mi się, że jest to święto polskiej rodziny. I mamy świadomość, że ten program po prostu będziemy realizować. Będziemy realizować przez najbliższe lata i jesteśmy przekonani, że będzie to bardzo długofalowy program. Nie jest to jedyny program, który będzie realizowany, ponieważ to jest dopiero początek wspaniałej polityki prorodzinnej Polski, ponieważ pani minister Rafalska, uważamy, że minister pracy, polityki społecznej, która naprawdę bardzo zaangażowała się w ten projekt, mówi o następnych programach prorodzinnych wspomagających ten program 500+. I tutaj chciałabym podkreślić, że my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości mamy świadomość, że ten program trzeba wdrażać. Przegłosowanie go w parlamencie, przegłosowanie go w Senacie. Następnie czeka on w tej chwili na podpis pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Mamy świadomość, że my jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości będziemy monitorować ten program w naszym województwie podkarpackim. Dlatego mamy taki pomysł powołania parlamentarnego zespołu parlamentarno-samorządowego, zespołu Rodzina 500+, gdzie będziemy ściśle współpracować z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast, żeby monitorować, co dzieje się, jak ten program jest wdrażany. Na pewno będziemy widzieć pewne mankamenty tego programu, pewne niedoskonałości. Dlatego też chcemy na bieżąco to monitorować, być w ścisłym kontakcie z samorządowcami naszego regionu, żeby wszelkie uwagi zgłaszać po prostu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To jest bardzo ważne i dlatego też będziemy bardzo prosić media o to, żeby monitorowały ten program, zgłaszały do nas różnego rodzaju problemy w realizacji tego programu, ze względu na to, że ten program w bardzo szybkim tempie został uchwalony i bardzo szybko będzie wdrożony. I
ten czas na wdrożenie tego programu jest bardzo krótki. Dlatego też ten zespół i dlatego też taka bardzo ciężka praca parlamentarzystów Podkarpacia. Będziemy chcieli być w każdym powiecie, będziemy chcieli monitorować ten program. Będziemy organizować różnego rodzaju konferencje uświadamiające i społeczeństwo, uświadamiające jeszcze nasze organy prowadzące, jak ten program realizować. Będziemy ściągać na teren województwa podkarpackiego osoby zaangażowane w ten program z ministerstwa, żeby on w naszym województwie jak najlepiej był realizowany. Natomiast pana posła Buczaka bardzo chciałabym poprosić, żeby powiedział państwu, jak wyglądała debata, bo to jest też bardzo ważne, żeby media o tym po prostu wiedziały. Jest to pierwszy na tak dużą skalę i tak według mnie bardzo skutecznie pomagający rodzinom program wspierający demograficzny rozwój Polski. Polska jest na szarym końcu, jeśli chodzi o poziom wzrostu naturalnego, na szarym końcu w ogóle, jeśli chodzi o statystyki prowadzone we wszystkich państwach na świecie. To jest bardzo groźne z wielu powodów dla rozwoju naszego kraju. Stąd taki program, który podkreślamy to bardzo mocno. Nie jest programem socjalnym, który nie ma na celu wspieranie biednych rodzin. Oczywiście takie wsparcie będzie i to bardzo skuteczne wsparcie, ale celem jest wzrost dzietności polskich rodzin, stworzenie warunków ku temu, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci. Jeśli chodzi o debatę, ona została poprzedzona, debata w parlamencie, szeroką debatą i konsultacjami społecznymi. W ogóle to, że ten program powstał, to jest efekt spotkań jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości, pani Beaty Szydło, wtedy jeszcze kandydata na premiera, z mieszkańcami Polski. I efektem tych spotkań, konsultacji jest program Rodzina 500+. W ramach konsultacji zarówno z samorządowcami, ale też i to były konsultacje z różnymi organizacjami społecznymi, pozarządowymi. Tutaj w Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie Wojewódzkim było spotkanie, na które przyjechała pani wiceminister pracy polityki społecznej. Pełna sala w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie brakowało miejsc siedzących, wypełniona po brzegi samorządowcami, przedstawicielami organizacji samorządowych. Podczas tego spotkania i konsultacji już były zgłaszane pewne uwagi, zastrzeżenia, uwzględnione potem w pracach parlamentarnych, bo to nie jest tak, że projekt złożony do pana marszałka Sejmu został przegłosowany bez żadnych zmian. Były brane pod uwagę uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych. I teraz parę zdań odnośnie samej debaty parlamentarnej. Ona przebiegała podobnie jak inne debaty, to znaczy do głosu zgłosili się prawie wszyscy posłowie z klubów opozycyjnych i często zadawali pytania, na które nie oczekiwali w ogóle odpowiedzi. To była wypowiedź dla samej wypowiedzi, żeby ją zarejestrować i potem opublikować na różnych portalach internetowych. W tej debacie, w tych wypowiedziach padało szereg, muszę powiedzieć, zarzutów, które nie miały w ogóle poparcia w faktach, w rzeczywistości. Jak mantrę powtarzano, że Prawo i Sprawiedliwość oszukało, bo w ramach kampanii wyborczej obiecywaliśmy rzekomo dla każdego dziecka w każdej rodzinie po 500 zł bez żadnych zastrzeżeń, ograniczeń. Tak nie było, bo przecież każdy, kto obserwował kampanię wyborczą, to słyszał i to było powtarzane teraz i to się znalazło w zapisach ustawowych, że ma to być program wspierający rodziny. Dodatek czy świadczenie wychowawcze, podkreślam, nie jakieś świadczenie socjalne, tylko świadczenie wychowawcze wypłacane na każde dziecko w rodzinach, gdzie są bardzo niskie dochody, znaczy bardzo niskie, tak naprawdę próg 800 zł na członka rodziny to jest próg nieco wyższy niż przy innych świadczeniach socjalnych. I wypłacany w rodzinach od drugiego dziecka wzwyż na każde dziecko.
Jeden z parlamentarzystów fragment zdania tylko opublikował i prezentował to z mównicy sejmowej. To była według mnie nieuczciwe wystąpienie. W całej debacie nie podnoszono w zasadzie żadnych uwag sensownych, nie zgłaszano odnośnie samej idei programu, to znaczy potrzeby wsparcia rodzin i wypłacania takich świadczeń. Nagle teraz przedstawiciele ugrupowań, które w ramach kampanii wyborczej krytykowały, wręcz głosili w swoich wypowiedziach, że jest to program nierealny, niemożliwy do realizacji, i tak wtedy zapowiadali, że Prawo i Sprawiedliwość tylko obiecuje, a nigdy tego nie zrobi. Teraz, jak rzeczywiście ustawa została poddana procedurze sejmowej, to zgłaszano postulat, żeby zwielokrotniać kwoty wypłacane, zwielokrotniać w ogóle wysokość tych kwot wypłacanych rodzinom, co uważam jest zupełnie nierealne. Krótko mówiąc, debata jak zwykle długa, przeciągana przez parlamentarzystów z opozycji, zakończyła się głosowaniem, w którym większość zdecydowanie opowiedziała się za przyjęciem tej ustawy. Niebawem prezydent ją podpisze i wszystkie rodziny, gdzie są dzieci, gdzie jest potrzeba takiego wsparcia, takie wsparcie otrzymają. I przede wszystkim efektem wprowadzenia tej ustawy, mamy nadzieję, będzie przyrost naturalny wyższy, w Polsce się będzie rodzić więcej dzieci i taki jest cel tej ustawy. Jak już powiedziała pani poseł Krystyna Wróblewska przed chwilą, jak każda ustawa, ta też na pewno nie jest doskonała. Ona była przygotowywana w drodze konsultacji i sam projekt był modyfikowany. Teraz w życiu pewnie okaże się, że jakieś mankamenty w tej ustawie niedoskonałości są. To będziemy poprawiać, będziemy się wsłuchiwać w opinie i samorządowców, i w ogóle w tych rodzin, które takie wsparcie będą otrzymywać. Co jeszcze zmienić, co poprawić? Bardzo istotną cechą tej ustawy jest prostota, jeśli chodzi o uzyskanie tych świadczeń. Proste wnioski, które będzie można pobrać w gminie. I tu też a propos debaty parlamentarnej. Był taki wniosek, żeby procedury wypłacania tych świadczeń przeprowadzał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie samorządy gminne. Myśmy się temu sprzeciwili, dlatego że nam zależy na tym, żeby każda rodzina, każdy, kto się będzie o to świadczenie ubiegał, miał jak najlepszą dostępność do urzędów. ZUS nie wszędzie ma swoje przedstawicielstwa. Samorządy gmin docierają bardzo szeroko do każdego sołectwa praktycznie. Też można tu będzie korzystać, do czego zachęcamy, z pomocy radnych gmin, powiatów, jeśli będą jakieś problemy, żeby do nich się zwracać z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tych problemów. Będziemy to wszystko monitorować na bieżąco, spotykać się zarówno z radnymi, samorządowcami, o czym przed chwilą pani poseł mówiła. I ta ustawa, mam nadzieję, jeszcze będzie modyfikowana, poprawiana. Cel jest jeden: pomóc polskim rodzinom w tym, żeby dzieci było więcej, żeby one były wychowywane w dobrych warunkach. I ten cel, jestem przekonany, będzie osiągnięty. Przede wszystkim ułatwienia będą takie, że nowością jest składanie tego oświadczenia, tego wniosku przez bankowość internetową, co jest bardzo ważne, ponieważ bardzo znaczna część ludzi ma takie konta w banku. Również będzie można je składać przez ePUAP, nie mówiąc o składaniu wniosków przez internet, w gminach, w MOPS-ach, ROPS-ach, czyli bardzo łatwo będzie składać te oświadczenia. Będziemy je składać raz w roku, ponieważ trzeba będzie monitorować po prostu to świadczenie. I co jeszcze, na co jeszcze warto byłoby zwrócić uwagę, że jeżeli to świadczenie, może się tak zdarzyć, będzie wyłudzane, bo tak też może być, będą te świadczenia wtedy odbierane. Na to też warto zwrócić uwagę, ponieważ żeby po prostu te oświadczenia składane przez ludzi po prostu były uczciwe. Chciałem zwrócić uwagę na też nowe podejście, jeśli chodzi o obywateli. Oświadczenie, które będzie składane w rodzinach, gdzie jest jedno dziecko, a są niskie dochody,
będzie założenia przyjmowane jako prawdziwe, bo też w ramach konsultacji tutaj również w naszym Urzędzie Wojewódzkim taka uwaga była zgłaszana, że przecież tu trzeba będzie uruchomić olbrzymie procedury sprawdzania, rozliczenia, czy w ogóle system informatyczny jest w stanie to wszystko zrobić. A myśmy tłumaczyli, że wcale nie. Wszystkie oświadczenia, zakładamy, że są prawdziwe. Będą sprawdzane niektóre wyrywkowo. Jak się okaże, że ktoś złożył oświadczenie nieprawdziwe, fałszywe, będzie ponosił tego konsekwencje. I tak powinno być według mnie w wielu innych dziedzinach. Nie powinniśmy zakładać, że każdy obywatel składający oświadczenie jest nieuczciwy i w tym oświadczeniu coś próbuje, nie wiem, ukryć, zakombinować. Wcale nie. Stąd nie będą aż tak olbrzymie koszty administracyjne obsługi tego programu. Mało tego, w konsultacjach społecznych przed wprowadzeniem w ogóle pod procedury sejmowe tej ustawy od samorządowców usłyszeliśmy, że kwoty przewidziane na wsparcie dla samorządów gminnych na wprowadzenie tego programu są wystarczające i tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o taką obsługę administracyjną. Ten program z wszech miar jest bardzo pożyteczny też i pod tym względem prostoty i też innego traktowania obywateli. No szanowni państwo, jeszcze jedno. Po raz pierwszy na świadczenie tego typu zostały przyznane dodatkowe środki. To jest 2% na wprowadzenie tego projektu w życie. I samorządy nie mogą tutaj powiedzieć, że zostały jakby wmanewrowane bez środków. Wręcz przeciwnie, będą mogły dotrudnić sobie pracowników na to, żeby realizować szybko i sprawnie ten program. TV Podkarpacie.pl